Witam Was 8 maja 2018 roku. Dzisiaj przygotowałem taki krótki filmik, kilkuminutowy, w którym chcę porozmawiać z Wami o karmieniu gołębi. Otóż zaobserwowałem, że moje gołębie od kilku dni troszeczkę słabiej latają i zauważyłem, że część z nich, no, zwłaszcza tych właśnie najsłabiej latających, kiedy siada na dachu gołębika po krótkotrwałym locie, bardzo mocno dyszy, co wskazuje na to, że są tak zmęczone tym lotem. Domyślałem się, że gołębie mogą być przekarmione. Nie podejrzewam, aby były w jakimś stopniu chore, bo nie zaobserwowałem tutaj żadnych zmian. Kał jest bardzo dobrej jakości. Gołębie bardzo dobrze się prezentują, nie są osowiałe, nie mają żadnych jakichś objawów chorobowych. Zmian takich nastrojów polegających na tym, żeby gdzieś tam przesiadały, były, tak jak się mówi w naszym gołębiarskim języku, smutne, zgędziałe. Także tutaj podejrzewam, że to tylko problem z karmieniem. Konsultowałem się z kilkoma kolegami, którzy hodują gołębie wysokolotne. Dzisiaj także rozmawiałem z panem Miłoszem Bugajem, takim pasjonatem hodowców gołębi wysokolotnych, który hoduje gołębie ras węgierskich. Przy okazji zapraszam Was na jego profil facebookowy, facebook.com/wysokolotne. Po konsultacjach z tymi kolegami, którzy mają większe doświadczenie ode mnie, doszliśmy do wniosku, że moje gołębie są właśnie wszystkie karmione. I to jest bardzo ważne u gołębi wysokolotnych, aby ta karma była bardzo dobrze tutaj dopasowana, żeby rzeczywiście ich nie przekarmiać, bo w ten sposób można sobie tutaj bardzo znacząco pogorszyć wyniki lotowe. I akurat w przypadku gołębi wysokolotnych karmienie ma no niezmiernie istotny wpływ na osiągi lotowe gołębi. I jak mówią praktycy, najczęściej gołębie wysokolotne są właśnie przekarmiane, rzadko są karmiane zbyt słabo. Mój taki kolega, pasjonat hodowli gołębi wysokolotnych, który ma bardzo duże doświadczenie, nie ponad 20-letnie, zwykł mawiać, że dobrze karmione gołębie wysokolotne powinny zachować się tak, że rozwiązują szczotówki w butach właścicielowskich tej hodowli. No i tak tego mojego kolegi Tomka jest, że rzeczywiście gołębie na jego widok bardzo energicznie reagują. Wszystkie zlatują się po prostu do karmienia i rzeczywiście w ciągu tam 15 minut zjadają cały pokarm, który został im zadany. Ja karmię moje gołębie w ten sposób, że daję im jęczmień w proporcji 50% składu karmy pozostałe, 50% to 25%. Mieszanka dwóch karm Eupolu, junior, młody, mniejszy, drobne nasiona. I 25% to granulat firmy TJW, przeznaczony dla gołębi młodych, Adenostop. No i okazuje się, że rzeczywiście ta mieszanka Eupolu jest bardzo bogata, tam jest dużo nasion roślin oleistych, dużo nasion roślin strączkowych, nie ma w niej kukurydzy, nie ma w niej pszenicy, właśnie dominują nasiona strączkowe i nasiona roślin oleistych, jakieś rzepaki, nie wiem, słonecznicki, len, konopia, ryka, bobik, tarii, tego typu nasiona. No i zaproponowali mi koledzy, żeby właśnie no, zmniejszył tutaj zakres tej bogatej karmy. Ograniczył się tutaj do trzech gatunków zboża, do pszenicy, do czerwonego sorgo i do żółtego prosa. Skorzystam z tych porad, na razie jeszcze nie mam tych nasion, muszę się w nie zaopatrzyć, mam tylko jęczmień, ale na początek spróbuję po prostu drastycznie zmniejszyć, nawet na początku całkowicie eliminować dodatek tej bogatej karmy z Eupola. Karmy są przeznaczone dla gołębi pocztowych, one mają inne zapotrzebowanie energetyczne, mają inny styl lotu, latają bardzo tak wysiłkowo. Gołębie nie potrzebują tyle energii, a wręcz przeciwnie, powinny mieć bardzo dobrze zbilansowaną masę ciała, żeby właśnie osiągnąć maksymalnie dobre wyniki w locie. Lot gołębi wysokolotnych jest taki właśnie taki wolny, dużo. Gołębie pływają wprawdzie w powietrzu przez wiele godzin, ale nie są narażone na taki ogromny wysiłek. Także
moich doświadczonych kolegów i tutaj zmienię sposób trawienia moich gołębi, bo rzeczywiście widzę, że ma to bardzo znaczący wpływ na ich wyniki losowe. Ja karmię moje gołębie wieczorem, właśnie tak jak teraz, czyli gdzieś tam w granicach godziny 19:30, nawet 20. I tak właśnie zalecają wszystko do względów skrótnych, aby te lotowe gołębie karmić wieczorem, wręcz nawet po zachodzie słońca. Specjalnie przedłużają im dzień, to wtedy gołębie dostają karmę, na końcu dostają wodę i kładą się spać. I z tego, czego nie zjedzą w ciągu 15 minut, właściwie to powinno się im to zabrać, aby właśnie nadmiernie ich nie przekarmiać. Ja dzisiaj właśnie postąpiłem. Postąpię, że zabiorę im resztkę tej karmy, której nie zjedzą. Od jutra wprowadzam nowe zasady w żywieniu gołębi i przekonamy się wkrótce, czy rzeczywiście to wpłynęło na poprawę wyników lotowych. Dziękuję serdecznie i zapraszam do oglądania mojego kanału filmowego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich hodowców gołębi wysokolotnych.